Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej SLD z udziałem posła Ryszarda Kalisza oraz siłę naszych list wyborczych młodych SLD. Ci młodzi przedstawią za chwilę Państwu pewien pomysł na nauczanie lekcji etyki w szkołach. Na początek pan poseł Kalisz. Szanowni Państwo, mamy problem w Polsce. Problem od 21 lat, kiedy to zostało wydane jeszcze przez rząd Tadeusza Mazowieckiego w roku 1991 rozporządzenie w sprawie nauczania lekcji religii i etyki w szkołach. Do dzisiaj ta sprawa nie jest rozwiązana. Do dzisiaj nie jest respektowany artykuł 53 Konstytucji, który statuuje wolność sumienia i wyznania, a w szczególności ustęp 4 tego przepisu, który daje rodzicom pełną możliwość wychowania dzieci w takiej tradycji, jaką oni uznają za słuszną. Dzieci niechodzące na lekcje religii często są przez rówieśników traktowane zupełnie inaczej. Rodzice ze strachu posyłają na lekcje religii. O takich sytuacjach wiemy. I również kwestia artykułu 25 Konstytucji, zasada autonomii Kościoła rzymskokatolickiego i państwa musi być dochowana, iż każdy, kto chce się uczyć religii, ma prawo się jej uczyć, a każdy rodzic, który chce, żeby jego dziecko uczyło się etyki, również przez państwo musi mieć zapewnione warunki. Ta sprawa została bardzo dokładnie rozpracowana przez Federację Młodych Socjaldemokratów z Warszawy. I bardzo proszę, przewodniczący Zarządu Warszawskiego Federacji Młodych Socjaldemokratów Grzegorz Gruchalski. Serdecznie. Młodzieżówka SLD od początku lutego prowadziła szeroko zakrojoną akcję informacyjną i pytającą warszawskich samorządowców, jak prowadzone są lekcje etyki w mieście stołecznym Warszawa. Nasze wyniki pokazują jasno, że te lekcje prowadzone są w sposób różny. Wielokrotnie bywa tak, że lekcje etyki są prowadzone na końcu, po wszystkich zajęciach, gdzie już nie jest wielkie zainteresowanie tymi lekcjami. Lekcje etyki są prowadzone w środku godzin lekcyjnych, więc są po prostu uprzywilejowane. Więc tutaj ja oddam głos koledze Sebastianowi Gajewskiemu, który pokaże te nasze badania, zaproponuje pewne rozwiązanie systemowe, które umożliwi uczniom gimnazjów, liceów chodzenie na lekcje etyki, żeby to było zrównane z tymi lekcjami religii, bo niestety ta sytuacja wygląda teraz niezbyt dobrze i liczymy, że dzięki naszej akcji wszystko zostanie zmienione na jak najlepsze tory. Szanowni Państwo, wyniki naszej akcji pokazują wyraźnie, że w tej chwili dostępność lekcji etyki w szkołach zależy wyłącznie od dwóch czynników, od determinacji rodziców i dobrej woli dyrektorów szkół. Tam, gdzie ta determinacja i dobra wola jest, bywa tak, że na lekcje etyki uczęszcza blisko połowa uczniów. W sąsiedniej szkole, która jest oddalona kilka ulic, nie ma żadnego takiego ucznia. W tej chwili uważamy, że zasadniczą przyczyną tego stanu jest obowiązujący stan prawny. To nieszczęsne rozporządzenie z 1992 roku i ustawa o systemie oświaty. Dlatego chcemy zaproponować nowelizację ustawy o systemie oświaty, która będzie reagować na zasadnicze problemy związane z lekcją etyki. To znaczy po pierwsze, to w praktyce występujące domniemanie uczęszczania na lekcje religii rzymskokatolickiej, a po drugie brak informacji skierowanej do rodziców o możliwości zorganizowania lekcji etyki. Dlatego chcemy znowelizować ustawę o systemie oświaty tak, ażeby każdy z rodziców na początku każdego roku szkolnego otrzymywał deklarację według jednego i jednolitego dla całego kraju wzoru, który będzie przewidywał wyraźnie możliwość uczestniczenia w lekcjach religii, w lekcjach etyki, bądź nieuczestniczenia w żadnych z tych wymienionych zajęć. Jest to bardzo ważne i będzie to naszym zdaniem sygnał dla rodziców, że mogą swobodnie dopominać się realizacji swojego konstytucyjnego prawa. Jeszcze Paulina Roicka. Drodzy Państwo, ja ze swojej strony chciałam zaapelować do Państwa, aby nie patrzyli Państwo na naszą akcję i aktualnie podejmowane działania wyłącznie przez pryzmat postulowanej przez nas zmiany prawa. Ponieważ jest to tylko narzędzie do nieco innego celu. Otóż Federacja Młodych Socjaldemokratów uważa, że zarówno etyka, jak i religia
co z całą mocą chcemy podkreślić, gdyż uważamy te dwie dziedziny za równoprawne. To znaczy w tym sensie, że dbają o duchowy rozwój człowieka i powinny stanowić wstęp do wychowania każdego młodego człowieka. Dlatego tak naszym zdaniem jest ważne, aby upowszechnić lekcje etyki już na etapie szkoły podstawowej. I chciałam również zwrócić Państwa uwagę, iż SLD udało się pozyskać na listy takie znakomite osobistości jak pani profesor Maria Szyszkowska, pan profesor Hartmann, którzy na co dzień zajmują się w swojej już naukowej aktywności takimi problemami na styku etyki i religii właśnie. Dlatego mamy nadzieję, że właśnie razem z profesorem, z panem posłem Kaliszem utworzą silny front w walce, chociaż miejmy nadzieję, że ta walka nie będzie potrzebna, o upowszechnienie tej etyki w szkołach. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że pani profesor Maria Szyszkowska startuje z listy SLD lubelskiej, a pan profesor Hartmann z listy SLD krakowskiej. Tak jest. Prosimy o pytania. Polska Agencja Prasowa jako pierwsza. Deklaracja, tylko zawsze pozostaje problem, jak umiejscowić te lekcje, ponieważ żeby dziecko nie miało, nie wiem, przerwy w zajęciach i tak dalej, to jakbyście to widzieli? I co właśnie z tymi dzieciakami, których rodzice nie deklarują ani chęci, żeby chodziły na religię, ani na etykę? Na przykład mają jakąś okienko, dziurę w zajęciach. Jak to byście sobie wyobrażali? Sebastian? W tej chwili tę sprawę reguluje to rozporządzenie, o którym wspominałem i tam jest przepis bodaj artykułu pierwszego, który mówi, że uczestniczenie w lekcjach religii bądź etyki nie może być źródłem dyskryminacji ucznia ani jego rodziców. Ponadto tam również jest przepis, który mówi o tym, że szkoła jest zobowiązana do zorganizowania opieki dzieciom, które nie uczestniczą w zajęciach z religii i z etyki. To już nie jest tak naprawdę obszar dla ustawodawcy czy dla ministra, ale bardziej dla organów prowadzących, czyli dla samorządów. My tu w Warszawie monitorujemy to na bieżąco. Nasi radni w dzielnicach i w mieście składali w tej sprawie interpelacje i no, rzeczywiście samorządowcy muszą pilnować, żeby wszystkie dzieciaki były objęte tą opieką, żeby te lekcje właśnie nie były na ostatnich godzinach, żeby nie tworzyły się.